nam zależy na współpracy z Polonią tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale też na całym świecie. W tej chwili te stosunki między ten program dla Polonii został przeniesiony do Senatu. Senat, wiem, że pan marszałek Karczewski, senatorowie bardzo intensywnie pracują nad taką właśnie dobrą współpracą. Nam zależy na tym, żeby Polonia była właśnie takim głosem polskim, ambasadorem polskich spraw. Zdaję sobie z tego sprawę, aby to działało w ten sposób, że państwo macie pełną wiedzę, możecie mówić o polskich sprawach, jest potrzebna dobra komunikacja ze strony rządu, wy musicie być wyposażeni w te informacje. Pan prezydent Andrzej Duda również w swojej kancelarii buduje taką komórkę, która będzie silnie współpracowała z organizacjami polonijnymi. W tej chwili realizujemy duży program pomocy dla naszych rodaków na wschodzie, którzy byli pozostawieni w bardzo trudnej sytuacji. Więc mamy programy współpracy z Polonią, zależy nam na zacieśnieniu tych kontaktów i tak jak mówiłam już wcześniej. Chcemy też, żeby Polonia miała na całym świecie, żeby wszyscy państwo wiedzieli o tym, że bez względu na to, gdzie mieszkamy, my Polacy, my ludzie z korzeniami polskimi, jesteśmy jedną rodziną i powinniśmy się wspierać, a polskie państwo ma obowiązek wspierania polskich obywateli. My też chcielibyśmy mieć partnerów do rozmowy, czy partnerów właśnie do tego, żeby się spotykać, kontaktować, żeby w środowiskach polonijnych na całym świecie były te środowiska skonsolidowane, żeby one można było, wiadomo, do kogo dedykujemy nasz przekaz, tą współpracę. W tej chwili rząd powołał też pełnomocnika do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Pan minister Kaczmarczyk przygotowuje taki bardzo szeroki program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chcemy, ażeby właśnie na poziomie kancelarii premiera był taki ośrodek współpracy z organizacjami pozarządowymi. To da też możliwość wyjścia do współpracy również ze środowiskami polonijnymi. Bardzo proszę, pan Leton. Teofila Hołdź, redakcja Weterana, organ Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Reprezentuję tutaj środowisko weteranów, głównie z II wojny światowej, byłych żołnierzy II Korpusu z Iraku. I weterani są bardzo zaniepokojeni wizją narzucenia Polsce określonych kwot przymusowych imigrantów. Natomiast bardzo są zainteresowani tym, czy rząd polski wreszcie rozwiąże bardzo bolesny problem powrotu dawnych zesłańców na tereny, odległe tereny byłego Związku Sowieckiego i ich powrotu do ojczyzny wreszcie i ich rodzin. Jakie konkretne przedsięwzięcia rząd w tym kierunku chce podjąć? Jeżeli chodzi o powrót naszych rodaków, którzy zostali zesłani, tak jak pan tutaj słusznie zauważył, to jest wielki moralny obowiązek polskiego państwa. Myśmy przygotowali już ustawę i będziemy tych obywateli, którzy będą chcieli przyjechać do Polski, po prostu do Polski zapraszać, sprowadzać. Przygotowujemy cały program, ustawa jest gotowa. Jeżeli chodzi o migrantów, o których pan tutaj mówił, oczywiście sytuacja jest bardzo trudna i złożona. To jest kwestia tego, że w Europie, w mojej ocenie, zostały w Unii Europejskiej popełnione bardzo poważne błędy, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. I niektórzy politycy europejscy ze zbyt wielką frasobliwością podeszli do tego projektu, do tego problemu, który wymknął się po prostu spod kontroli. Myśmy jako państwo jeszcze w poprzedniej kadencji, poprzedni rząd zobowiązał się do uczestniczenia w tej polityce migracyjnej i chcemy oczywiście wywiązać się z tych zobowiązań, bo jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej. Natomiast mamy wątpliwości, czy te rozwiązania, które zostały przyjęte, są dobre. Dla mnie, jako szefa polskiego rządu, najważniejsze jest bezpieczeństwo polskich obywateli. Ja oczywiście będę realizować wszystkie zobowiązania polskiego rządu, ale tylko wtedy, kiedy one będzie zagwarantowane, że polscy obywatele są bezpieczni. W tej chwili te rozwiązania, które w Unii Europejskiej są wprowadzane, nie do końca takie gwarancje dają.
ale jest już też krok w dobrą stronę, ponieważ porozumienie, które zostało podpisane z Turcją, zaczyna działać. My jesteśmy aktywni jako Polska również w zabezpieczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Wysyłamy naszych pograniczników, wysyłamy naszych funkcjonariuszy, angażujemy się w pomoc humanitarną, wysyłamy pomoc humanitarną do Syrii, do Jordanii, do Libanu. Ja w czasie mojej wizyty w Berlinie zaproponowałam pani kanclerz Merkel, abyśmy wspólnie, Polska i Niemcy, podjęli jakąś inicjatywę humanitarną, na przykład w Syrii, co zostało również zaakceptowane. Mówię o tym, bo często słyszę, że Polska jest postrzegana jako państwo, które nie chce nieść pomocy humanitarnej czy pomagać migrantom. I tutaj od razu chcę powiedzieć wyraźnie, że to są nieuprawnione głosy i tak nie jest, bo my się angażujemy, tak jak mówię, bardzo mocno. Współpracujemy zresztą z Kościołem tutaj w przygotowaniu tej pomocy humanitarnej.